Pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć. Bo po pierwsze, w szczęściu nie przeszkadzają. A po drugie... To nieprawda, że ten bigot zaszkodził. To nie są żarty, Wiesiek. Przelecimy po stołach i zbierzemy, co zostało. Dowody trzeba zlikwidować. Zaraz przyjdę. A teraz konkurs dla prawdziwych mężczyzn. Zasady są okrutnie proste, czyli okrutne i proste. Trzeba pić, palić i uprawiać sport. Chętnych zapraszam do siebie. Przestań się wygłupiać, słyszysz? Nie mów do mnie, co mam robić. Nigdy. Mężczyzny, dzielni mężczyźni poradzą sobie z tą ilością. Odpalamy. Po maszku, głęboko, do płuc. To dopiero początek zawodu. Jeden, siup! I papieroski. Przysiady jeszcze raz. Pierwszy. Raz. Co się stało z panem Januszem? Oj. Ta pierwsza wysiadka. To dobry chłopak. Ale czasami za dużo wypije wtedy. Pan wie. Przysiady. Do tyłu go wsadźcie. Ostrożnie, żeby tapicerki mi nie zażygały. No właśnie. Kołba mu nie urwi. No pamiętam, jak my brali udział w takich zawodach na weselu Kurczukowej? Jak mogę pamiętać? Padłem zaraz po mundku. Podkład ze smalcu, żem zrobił, a i tak pobudka była na intensywnej terapii. Podobno zawał w trakcie koronacji. Młody człowiek był, to i głupi. Idę się odlać. A właśnie, jakiś facet w kiblu rozrabia. Ciągle o tobie gada. Wylakierowany w trupka. O, chcielibyście wiedzieć, choćby Wiesiek. Wiecie, o co kurwa mnie poprosił? Ach, ja wam powiem. Zamknij pan gębę, bo przeciąg leci. O, wystarczy na dzisiaj. Właśnie, transport do domu był umówiony. Chodź pan. Kurwa, inni też chcą skorzystać. Podpis, pieszątki, to 15 minut roboty i już 10 tysięcy. Ja wam kurwa powiem. No to odro. Bo w życiu, żeby trochę więcej pieniędzy. A prawdę mówię, wiecie co? Nie oddam, nie? Wiem, że mi teraz po ciemaku i w łeb. Ale ni chuja, żeby wszystko w pierwszy suszy. Cicho, chodź. Zamknij mordę. Mdek. Hej, Mundziu. Mundziu, no wstawaj. Chodź. O mój Jezu. Śniło mi się, że jestem na bezalkoholowym weselu. Nie ciągle dzisiaj tak szarpiesz i szarpiesz, no. Jedź na przewietrzenie, tobie dobrze zrobi. A przy okazji notariusza mi odwieziesz. Za dużo gadać zaczyna. Dziadek, piekle, wszystko słyszy. Cicho. No. Za bardzo napity jestem. Lejce mi zabiorą i robotę stracę. Nie mogę do zwierząt PKS-em jeździć. Nieraz najebany jeździłeś. Chcesz wody? W wodzie to się ryby pierdolą.
Na weseleś mnie zaprosił, a nie za taksówkarza robić. Zapłacę ci. Dam 50 zł. Co ty ciągle tam jest z tymi drobnymi? Za 300. Może bym zaryzykował. 100. 150. 200. No nie mam więcej. 250. Kurwa, notariusz mi spierdolił. Kusi, kurwa, kusi, co? Ale forsa dobrze schowana, przed złodziejami. Sprawdzałem, czyś mi pan papierów nie pogubił. Nie spodziewałem się tego po panu, panie Wojnar. Mundek pana odwiezie. Najwyższa pora, bo strach tu dłużej zostać. Złodzieje, trupy! Na co mi się pan tak przygląda? Widziałem, co robiłaś. Duży talent w temacie. Jeszcze masz włosy między zębami. Ale dowcip, teraz pan wszystkim opowie. Może nie. Jak mi zrobisz tak samo, to się zastanowię. Nie dla psa kiełbasa. Piotr. Piotr. To nie moja wina, no. Panie Wojnar, ja nic nie zrobiłem. Kto? Ja. Mama w męskim rura strzeliła. Śmierdzi jak cholera. I na polu z odstojników też. No i nie ma go gdzie wylać. Tak czy tak, trzeba go stąd wynieść i schować. No ciągle po repetę przychodzą. No bo w smaku dobry. Ale gdzie go schować? Do magazynku go wstawimy. Tam, gdzie wódkę trzymam. Na stacji Babylon Central 636 poziomów pod bazyliką Licheniu. No i dobrze, dobrze. Łatwiej nam będzie przez salę z tym garem przeparadować. No. Pokrywka, pokrywka. Dobra, chodź. Długo jeszcze? Chyba korki szlak trafił. Luśkiś nie widziała. Wszystko w porządku, Wiesiej? Nie. Podobno się już znacie. Sierżant Snyś, zaprosił nas pan na wesele. No co, wszystko uregulowane? Nie chcę się drapać po nie swoich jajach, ale niejasna sprawa z tym Audi. Chyba lewy wóz żeś kupił. Co ty pierdolisz? Jak się auto z Niemiec sprowadza, to inne blachy powinny być. Takie po transakcji rekwirują. Sprawdź mi Audi TT Turbo Coupe, druk koloru srebrnego na niemieckich blachach. Numery Halina, 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 Grzegorz 301. Zna go pan? Cały czas się na pana powołuje.